Tym razem witamy wszystkich hodowców, tak trochę nietypowo, ponieważ jesteśmy we wnętrzu gołębnika, a z reguły zawsze zaczynaliśmy nasz fotoreportaż na zewnątrz. Jednak dzisiaj, po kilku dniach ładnej, słonecznej pogody, przyszedł straszny wiatr i po prostu kręcąc na zewnątrz, ale pokażemy też kolegom, byłby strasznie nam zakłócany mikrofon. A jesteśmy obecnie w miejscowości Czersk. Tutaj właśnie widzimy na pierwszym planie kolegę Sebastiana Ostolnickiego. Czersk to jest od 2 lat znowu jest oddziałem o numerze 0299, gdyż wcześniej Czersk razem z miejscowością Bytów tworzyli oddział o numerze PL0434, tak? Tak, tak. Tak, razem z Bytowym. To ile trwało? 3 lata, tak mieliście? Około 3 lat i teraz... A wcześniej mieliście też ten numer 0299 i byliście samodzielnym oddziałem, tak? Tu była tendencja, żeby oddziały się większe łączyły i... Ale po prostu ze względu na to, że była duża rozpiętość w kilometrażu, nie? Był po prostu wypaczane listy konkursowe i żeśmy z powrotem wrócili do oddziału 299 i tutaj praktycznie od razu jak żeśmy wrócili, to no, większa decyzyjność z naszej strony, jest łatwiej się dogadać, wiadomo. Tutaj. I od razu wyniki były. I tu oddział jeszcze, powiedzmy, tutaj liczy oddział obecnie 74. 74 dokładnie było wykazane. To tu piastujesz jakieś funkcje w oddziale? Jestem w pełni funkcję prezesa oddziału. No ale też oprócz tego... Wcześniej byłem sekretarzem oddziału, tak. Sekretarzem sekcji jestem, nie? Czerwcy. Ale oddział liczy dwie sekcje, to jest Śliwice i Czerwcy. Także... Tutaj przypomnijmy, tutaj w oddziale 0299 też było hodowców kilku takich o znanych nazwiskach, między innymi jeszcze oprócz ciebie, gdzie byłeś powiedz o sobie największym sukcesie, to był chyba mistrz regionu w kategorii B, tak? I okręgu i oddziału, tak? No to największy w 2010 roku. 2010 rok i ogólnie dla całego oddziału udany sezon, bo ja zrobiłem mistrza regionu w kategorii B, koeficjent 93,31 bodajże. Najlepsza samica miała w kategorii B 3,12, była czwarta w Polsce. Ale oprócz mnie również spółka Wiesek Pruscy byli w tym samym roku wicemistrzami regionu, też w kategorii B. Także super udany sezon dla całego oddziału. Tutaj jeszcze przypomnijmy, wcześniej kolega Marek Lipiński miał też w standardzie tutaj bardzo wysoko lokowanego gołębia. Tutaj kolegi Wieski, spółki Wiesek Pruscy. Bardzo dobre wyniki osiąga Lipiński, Marek Szmytia. Tutaj teraz w 2011 tytuł mistrza w tradycyjnym z kolei mistrzostwie zdobyli w ogóle hodowcy, którzy zaczęli hodować bodajże gołębie w 2007. Taka spółka Skrzypczak, Krystian Eugeniusz. Też również hodowca, taki też niedługo, nie posiadający dużego stażu, ale też już wywalczył mistrz w okręgu, zajął bodajże 3. miejsce w rocznym, to jest Witing Janusz z sekcji Śliwice, także oddział jest bardzo silny, bardzo... I jako oddział jesteście członkami, należy oddział... Oddział należy do okręgu Pomorza Środkowego. To cały oddział jest taki, to jest, okręg jest taki trochę nietypowy, bo grupuje oddziały aż z nadmorza do Tucholi, to jest dość duża rozpiętość z północy na północ, prawda? To postaram się wymienić te wszystkie oddziały, które wchodzą w skład okręgu. To jest oddział Tuchola, oddział Czersk, oddział Chojnice, oddział Chojnice Czuchów, oddział Szczecinek, oddział Harnowo, oddział Ustka, oddział Bytów. To jest około 800 hodowców, tak? 700-800 hodowców cały okręg liczy? Tak, tak, tak. No to widzimy. Tak jak nadmieniłem na początku, wieje na zewnątrz strasznie i tutaj by nam zakłócało trochę mikrofon i w związku z tym jesteśmy tutaj u kolegi Sebastiana w jego gołębniku rozpłodowym. No, gołębniki pokażemy też z zewnątrz później, a już bez komentarza, żeby tylko po prostu nam dopisała warunki atmosferyczne. Teraz kolega nam powie tutaj, gdzie jesteśmy, tak jak powiedziałem, tutaj w gołębniku rozpłodowym. Teraz budowałem na prędce, po prostu w tym gołębniku był do tej pory gołębnik, to był gołębnik lotowy, ale w tej chwili chciałem go w sumie zlikwidować, ale na ten rok jeszcze zdecydowałem, że tu rozpłodowe będą i tutaj w tym roku są gołębie rozpłodowe. Tu widzimy właśnie, no, jak tutaj są. Tutaj jest paran między innymi, która właśnie tą samicę o numerze 56 mi wychowała. To jest matka tej samicy. To pokaż, a po pochodzi po dwóch gołębiach od kolegi Jana Mikołajczuka, to jest z Gdańska. Tak, stara linia mistrza tutaj regionu i GMP wysoko w Polsce był bodajże pierwszym przodownikiem. Ta samica jest bezpośrednio po dwóch gołębiach od kolegi Jana. No i wydała super tutaj gołębie, nie tylko ta 56, również siostra 22-35 była w tej drużynie, to zdobyłem mistrza regionu.
się cieszę, że w tym roku znów są dwa młode. Stara samica z 2001 roku, a widzimy dwa właśnie, młódki no. Super są. Ciekawa tutaj historia o tej parze, bo ta para się sama dobrała. Jako samicę, ona tu również świetnie latała. Ta para się sama dobrała w parę i nigdy na pewno takich gołębi o podobnych oczach pomarańczowych na pewno by nie złożył, a tu się okazało, że wyszły super gołębie po tej parze, nie? Także, właśnie, a samiec pochodzi po gołębiu z takim z Niemiec, a samiczka była od kolegi Andrzeja Marko. A te gołębie można zobaczyć na stronie internetowej kolegium na dziale hodowle. Właśnie. Popatrzmy, pokaż, jakie skrzydełko ma. Cecha charakterystyczna to właśnie wąskie tutaj. To co kolega Włodzik właśnie wspominał. Wąskie, tam w ogóle pokażę za chwilę tą samiczkę. To widzimy, szybkie skrzydło ma. Szybkie skrzydła. Charakterystyczny uskok między 4. a 5. lotką, to widzieliśmy też. A ta samica i cała ta linia tej gołębi to... To jest samczyk teraz? To jest samiczka. Samiczka, przepraszam. To można zobaczyć. Tu tak, widzimy. O, to widzimy właśnie bardzo dobrze. Bardzo charakterystyczne skrzydło dla tej samicy. Bardzo szybkie gołębie wydaje. Ta samica 56 na 8 lotów z Niemiec w 2010 zdobyła 3 razy pierwszy konkurs. No i dalej była 13. A oprócz kolegi Mikołajczuka gołębie, jakie masz jeszcze gołębie? No, od kolegi Andrzeja Marko tu były gołębie. Są już po prostu tutaj moje wychowane. Tu jest na przykład w rozpłodzie Szkiedzi syn tej pary. Którą przed chwilą pokazywaliśmy, tak? Tak, to jest syn bezpośrednio po tej parze. I z czym jest sparowany? Akurat teraz jest samica od Andrzeja Marko z tych Albrechtów, co on ma od Marcela Albrechta, tak. Z tych linii. Tu jest również taka super para moja rozpłodowa. Z kolei, która mi wydała samicę numerze z test 07 roku 44. W 2010 miała koeficjent w C bodajże 9 i coś, a w B 14, nie? Też ma takie szybkie skrzydło? Tu jest z kolei cała para od kolegi z oddziału teraz Starogard, wcześniej Szczef i Krzysia musiała, nie? No, kolegi musiała, widzieliśmy. A ten gołąb w ogóle to jest po jego samcu, takim 10-22. On super wyniki miał ten gołąb. Zobaczmy. Z kolei te gołębie się wyróżniają super od barwą pięknymi oka, oczami. Takimi pięknymi oczami, bo kolega Krzysztof ma jakieś... Takie, teraz też jest młódek wykluty, jeden. Popatrzmy skrzydło jego może, też ma takie szybkie? Raczej też, nie? Wąskie wszystko. Tak, widzimy. O. Ile masz teraz w rozpłodzie gołębi w ogóle? Poprzednie lata, mówię, po tych najlepszych parach robiłem tak, że jajka przedkładałem, a w tym roku ze względu na wiek tych gołębi, bo to ta samica jest, mówię, tu już 11-12 lat ma, to pozwoliłem im chować i w normalnym takim cyklu będę uchować, że teraz same tak, bez mamy. Nie będę odciągał tych jajek, żeby po prostu nie nadwyrężać tych gołębi, nie? Poza tym są tu gołębie, no co tu jest? A ile masz wszystkich w rozpłodzie, bo zadaliśmy pytanie? 20 par. 20 par. Tu jest gołęb od Heinera und Waldrand Meinden als z Niemiec. Ten gołąb jest z kolei z Wandajków. To są świeże gołębie, które wprowadziłem do hodowli. No mieszam te gołębie, patrz, tutaj krzyżuję. Też ma takie skrzypkie? Zobaczmy, o. To jest, mówię, z Wandajka wykrzyżowałem, to też te gołębie z moimi teraz. Wszystkie praktycznie gołębie krzyżuję albo z tą linią, tutaj z tą parą numer 2 nazwijmy i z tej pary numer 1 mojej podstawowej, nie? Wszystkie te gołębie świeżo sprowadzane to krzyżuję właśnie z tymi gołębiami. Potomstwo tamtych z kolei. Super rodowody, a nie wiadomo co z tego dalej będzie, nie? Sprawdzimy. Rozumiem. Ale myślę, że już tutaj młode jest właśnie z tych krzyżówek, bo wcześniej krzyżowałem je między sobą te sprowadzane świeżo gołębie i tam raczej nie byłem z tego zadowolony. Dalej z tego wyniknie. Dalej są tu gołębie również od spółki Bachmannen z Niemiec. No skąd jeszcze tu mam gołębie? Przejdę po gniazdach, to żeby... Przypomnij sobie. O, od Piotra Romcy tutaj samczyk siedzi z oddziału Kwaszczyno. Tak. Z linii Figą mówił, że to jest podarowane od kolegi Piotra. Również zobaczymy, co z tego wy... Zobaczmy, o tu młodziutkie tak, są, młodziutkie. To widzimy. Nie będziemy płoszyć może. No tutaj też masz, widzę, tutaj cele innego typu masz. Tu masz takie... To są stare, przeniesione praktycznie tylko na ten sezon. O, tu jest samczyk, to takiego mojego Dirka wychowałem po nim, to jest to od kolegi Krzysia musiała... To jest, jak on mówi, to z kolei nie ma jakiegoś specjalnie na niego rodowodu, ale to jest gołąb pochodzący po gołębiach Szelens od Deignera. Antona Deignera, tak. No,
widzimy. Tu jest mój stary gołąb rozkłodowy. W tym roku mu dałem młodą samiczkę, kurczę, i się nie chce znieść, nie? To jest ten ojciec tej 69, która jest matką 50. To jest stary gołąb z 2000 roku. Od... A samiczka jak młoda jest? No, samiczka jest tego, no, późna, zeszłoroczna, od kolegi właśnie, z linii 330 prangę, ale no kurczę, no... Na razie nic z tego nie wynika. I to jest, mówisz, gołębnik rozpłodowy, który no, kiedyś był lotowym, to jest zaadaptowany na rozpłodowy gołębnik lotowy. No, w ogóle lotowy. Samice było, no, żeśmy szybko to przerabiali, bo po prostu zdecydowałem, że w tym nowym gołębniku będą wszystko gołębie lotowe, nie? Bo to jest ten stary mój rozpłodowy gołąb. To jest podstawa, można powiedzieć, hodowli. Z którego roku to jest gołąb? Z 2000 roku, nie? Płodny jest ciągle? Płodny ciągle, tak samo jak ta samica, nie? Rozumiem. To teraz może przejdziemy do tych nowych gołębników, pokażesz nam, co? Dobrze. Dobrze, to idziemy do gołębnika. Teraz jesteśmy we wnętrzu nowego gołębnika, tak? No tu zobaczmy, jakie cele są. Wcześniej były tutaj gołębnik dla młodych, a teraz zdecydowałem, że w tym nowym gołębniku, no kolega na koniec podfilmuje na pewno, jak wygląda w ogóle ten gołębnik z zewnątrz. W tym gołębniku są w tej chwili gołębie roczne. Są tutaj cele zrobione, wentylacja jest trochę przerobiona, tak, ruszcz jest. Ale niżej masz go. Ogólnie to jest zrobione na wzór tych gołębników Kaufmann, tych zachodnich belgijskich, nie? To jest izolacja, jest posadzka, pół metra, jest obmurówka z klinkeru, także... I ruszcz jest drewniany tutaj? Ze sklejki wodoodpornej zrobione. Nadmienił, tak, że kolega sam to wykonuje, gdyż kolega jest właśnie właścicielem firmy Art Natura i on produkuje też takie właśnie cele, jak tu mamy na zdjęciach, gołębniki, jak również inne akcesoria do wyposażenia gołębników, prawda? Tak. Kosze, tak, że możemy się z tymi produktami spotkać. W tym roku praktycznie zacząłem studiować zaocznie. Była potrzeba, żeby tutaj mieć między innymi na to fundusze i otworzyłem w 95 roku jedna z pierwszych firm w Polsce. Także... Produkujących takie akcesoria. Tutaj, a ile tu masz gołębi teraz? W tej chwili tu jest 22 pary rocznych gołębi. Teraz, tak? Tak. Pary? Nie, 22 pary. Razem. Nie, 22 pary. 22 pary, a tu masz mniej gołębi. Nie, no to można po celach. Aha, są zamknięte, rzeczywiście. Samice siedzą akurat. Tu właśnie. Samce siedzą, a samice są tutaj ten. No zobaczmy, właśnie to zmyliło, że tutaj... samców jest tak, nie, bo siedzą są zasłonięte i właśnie masz... Siedzą, mają spokój tutaj. No, zobaczmy, jak to wygląda właśnie, o taka cela. O, to jest akurat samiec roczny po bracie 56, po tej mojej parze rozpodowej numer 1. Broni. Z samicą był sparowany ten samczyk z Guma Leisen, oryginalną z Belgii. Tak, znamy te gołębie, widzieliśmy już w hodowlach innych to kolegów. To są wszystko krzyżówki tych gołębi. Tu jest z kolei też samczyk. Od kolegi dostałem takiego czerwonego, tutaj był bardzo dobrym lotnikiem ten czerwony, młodego. A samica z kolei siostra 56. Krzyżuje, widać efekty krzyżówek tych moich najlepszych gołębi. A do lotu ile masz wszystkich gołębi? No, 84 będzie. W tym roku? W tej chwili jest, no. No, chyba, że jeszcze coś zginie przed lotami. Tutaj się przed chwilą właśnie ucieszyłem, bo samica mi wróciła po 3 dniach, nie? Od wypuszczenia teraz to tak, obloty tak. Robiłeś? No, zaczynałem obloty gołębiom starym robić i bo tu mam gołębnik, jak kolega tu widzi, bezpośrednio są tutaj za mną pola już i lasy i jestem na przyczółku i wiadomo, to jest pole do pipisu dla jaszczębi. Rozumiem. Tak. A ty masz jakieś ciekawe gołębie, coś tam pokazać jeszcze jak tutaj tamty? Rocznych specjalnie nie. Gołębie to tutaj obok przejdziemy. To przejdziemy chwilę, zaraz to wtedy tam będzie zobaczymy. Można zobaczyć, nie? Dobrze. To przejdziemy może od razu. Tu jesteśmy w tym drugim gołębniku, tu masz te gołębie już starsze, tak? Tak, tu są, zdecydowałem tak, że tu będą gołębie od 2 lat zwyż. To i ze względu na choroby i po prostu na system lotowania. Chcę po prostu trochę inaczej prowadzić roczne, trochę inaczej. Tu szybko policzyłem, po 16 cel masz, tak? Ale chyba wszystkich nie obsadzasz, czy wszystkie po 12 muszą... jest. Po 12, przepraszam. No w tym roku jest tu mniej gołębi ze względu na to, że chyba to 1 czy 2 roczne są gołębie. Samczyk jest roczny, jeden. No sam czy chyba, tylko jeden jest, bo jeszcze jeden był, ale go tam przyniosłem do rocznej, bo samica tutaj... Widzimy jak to wygląda właśnie. Ta samica wróciła. To jest siostra 56, dwuletnia ta samica. Ta no właśnie, teraz po 3 dniach tutaj tu wróciła. Widzimy ją właśnie. Prawdopodobnie jaszczur. No jest tutaj z nowych gołębi, które już pokazały swoją wartość, to jest między innymi tutaj samiczka. Teraz może pokażę. Szukamy jej teraz. O, tu jest samica 2243. O, to jest z kolei po 2 gołębiach, tutaj nie wspomniałem, od kolegi Andreasa Formeli z Hamburga. W zeszłym roku, pomimo że nie zrobiła żadnej
jakieś tam kategorie, ale oś miała 4 konkursy i koeficjent z tych 4 miała 10, niecałe chyba. Widzimy, pokaż. Z jednego lotu też pod wiatr miała wyprzedzenie 5 minut na cały oddział. 4-5 minut. A gołębnik w oddziale masz położony tak jako dalej czy bliżej? Tak powiedzmy, no trudno powiedzieć, bo sekcja cała śliwice ma dalej, nie? Mhm. Także tu jeżeli chodzi na naszą sekcję, to jeden z dalszych pomiarów mam, nie? Ale to jest, cała sekcja jest w 3 km. Rozumiem. A ile hodowców liczy sekcja czersk tutaj? Sekcja 50. Około 50, czyli większość całego oddziału. Tak, widzimy tego gołębia. A skrzydło możesz pokazać też jego? Właśnie nie ma, nie, tu jest jak to jakieś nie właśnie jest, nie jest właśnie, szybkie, no. Ale jest bardzo szybka samica, nie? Ona już jako roczna miała szybki konkurs, to jest w zeszłym roku dwuletnia, była 09 rok, ale miała naprawdę bardzo szybka samica. Widzimy, jaki ona ma numer? 2243. Myślę, że w tym roku też jest w stanie udowodnić swoją klasę. Widzę, cele masz wszystkie tej samej konstrukcji tu obok. Inaczej są zrobione, bo te są złamaną rampą, ale te są na różnicę. Aha, bo tam były te podnoszone takie. Ale to robiłeś tak, że to jednego roku wszystko, czy to jest coś takiego, to że... to robiłem 2 lata temu, w ogóle to jest też mój pomysł na cele, które są widać. Jest w ogóle przestrzeń, że sobie spokojnie wszystko, powietrze jeszcze krąży, że tam bezpośrednio do ściany się nie dotyka. Czyli półka z tym gnojnikiem, kalnikiem, tak to można nazwać. Wyczystką, nie? Wyczystką nie na... dochodzi nawet do końca. Do końca. Jest blokada zrobiona, że tam jeszcze jest przestrzeń dla powietrza, że tył się nie gromadzi. Aha, i z tyłu spada, gdzie to gnojnik spada tam? A, tutaj. Przechodzi, ale do pomiędzy celami. Mm-hmm. Rozumiem. To podejrzałeś gdzieś, czy to wymyśliłeś? Też wymyśliłem, bo staram się robić, żeby to miało usprawniać. Nogi usprawniać, nie? Nie podglądać innych, ale wymyślać coś nowego. Z reguły to mnie podrabiają, te rampki też tam mam wymyślone. Między innymi wspólnie wymyślamy z tymi, co tam im dostarczam towar, nie? Znaczy według życzeń, oni zwracają jakieś uwagi, no, i ty z nich też korzystasz, prawda? A co to za gołębia masz teraz? W zeszłym roku roczny, teraz dwuletni też już. Nie zostało mi dużo tych rocznych, teraz dwuletni gołębi, ale praktycznie każdy to tutaj miał czołowy konkurs. Rozumiem. Tutaj jeszcze może pokażę, to jest tych drużyny, co były w gołębie tej B kategorii. Tą całą drużynę możemy chyba na stronie internetowej u ciebie zobaczyć, prawda? Tak, tak. To jest samica, siostra 56. Charakterystyczne takie tutaj te białe tutaj elementy. Widzimy gołąbka. A ten ma szybkie skrzydło? No ta na pewno. To widzimy. O. Tak. Tu jest ten mój słynny wir. Przy gołębiach to na co zadasz uwagę najbardziej, jak oceniasz wartość jego? No mięśnienie musi mieć to właśnie, to skrzydło nie lubię właśnie tam, ale to nie jest też mówione właśnie jak charakterystyczne. Reguła, nie? Gołąb przede wszystkim musi mieć w głowie, ale chyba też i mięśnie. Ta z kolei samica co może tych lotek takich nie ma, ale ma bardzo dobre umięśnienie, nie? Tak samo ten tutaj gołąb, bardzo dobre umięśnienie. Krótkie przedramię, grube ma, nie? Mhm. Ten był najlepszy lotnik w kategorii A w oddziale w zeszłym roku, w 2011. Był dwa razy zajął 3. miejsce, raz 11. w oddziale na 2500 gołębi. Ten był pierwszy, a ta samica właśnie tak ciemno nakrapiana, co wcześniej pokazywałem, ona druga była w oddziale w A kategorii. To ten był w drużynie z B. Tutaj jeszcze jest samica, ta moja 44, jeszcze się zastanawiam, czy będę ją lotował w tym roku. To izolatka jakaś tu jest? Tak, bo też paruję ją z takim samcem, nabytkiem nowym. Z kolei mam samca z linii słynnego Olimpiadę 003. To jest taki imbret. Z jakiej hodowli? Leo Heremans. Mhm. Belg. W zeszłym roku na Olimpiadzie w Polsce. I tam z kolei ma też bardzo szybkie skrzydło, nie? Cała linia tych gołębi charakteryzuje między innymi to jest po tej parze od Krzysia musiała, że mają tu bardzo wąsko, nie? Nie mają jak się otworzy tej gardzieli takiej szerokiej, nie? Myślę, że to też sprawia, że te wyczynie się gołębie sprawdzają, nie? Typowo gołębie wyczynowe. To nazwałem Miss Lüneburg z tego względu, że w 2010 na 4 Lüneburgi, czyli loty z 500 km, najdalej była 10 w oddziale. 3., 4., 7. i 10. To na takie loty daje się... koeficjent i również zaliczyła w tym samym roku 2 razy maraton, nie? Mhm. Jaki to ja jest, mówię, ile gołębie ten taki oddział daje u was na lot taki Lüneburg? No mówię, my tu dbamy, żeby gołębie były w odpowiednich warunkach puszczane, żeby takich strat nie było dużych,
to żeśmy na pierwsze loty na przykład kładli 2,5 tysiąca gołębi, a na przykład na pierwsze U500 jeszcze 2 tysiące. W ogóle w oddziale to 80% hodowców praktycznie lata teraz gdowieństwem, bo widzą, że to jest jedyny tutaj możliwość osiągania tą metodą jakichś znaczących sukcesów. Jest w oddziale, mówię, duża konkurencja, ale to powoduje między innymi, ale te super gołębie się nawet przy tej dużej konkurencji się pokazują. Ale też mobilizuje hodowców do pracy, do ciągłego podnoszenia poziomu. Mówię, testuję tu różne gołębie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozumiem. Na razie podstawą są właśnie te, ten sam jest z 2000 roku od kolegi Jana Mikołajczyka i te inne gołębie tutaj po kolei wprowadzam. Tu jeszcze mam gołębia, który wygrał samica. Właśnie tu ta samiczka, co przyszła teraz po 3 dniach. Mam samiczkę, która od, z kolei od kolegi Jana Podzielińskiego, mistrza Polski GMP, który zresztą nie hoduje gołębi. Kolega Podzieliński z Gdańska. Tak, tak, tak. Ale mam samicę jego z 2008 roku. Kaszmir. Która wygrała w zeszłym roku maraton w całym rejonie. Piękna samica, ale... Ale... No... Co ale? Po prostu był lot z wiatrem. Szybkość 1700. I ona to robi, że jak jest lot z wiatrem, to ma super czołowy konkurs, a jak pod ciężkie warunki, to gorzej lata, nie? I wiedziałem, że jak ona będzie pierwsza, to będę miał cały lot słaby. Pomimo, że ona była pierwsza w całym rejonie, to pozostałe gołębie się trochę spóźniły, bo były lepiej przygotowane. To kolega Pożyński z jakich ras miał ją wyhodowaną? Innych? On miał też gołębie od, wiem, że od Van de Velde. No Van de Velde, to można poczytać jeszcze w starych gazetkach, ale tak mówił, że takie niebieskie kiedyś Van de Velde gdzieś kupił, nie? Rozumiem. A nie wiem dokładnie, bo on też miał gołębie od Jana Mikołajczuka i mi zależało właśnie, bo też żeśmy coś mu robili tam. Wiadomo, on też rencista, nie miał pieniędzy. Tak. Postanowiliśmy, że jakieś gołębie mi uchowie. Tutaj na... No jest to, ta samiczka jeszcze jedna tutaj jest, została z 8 gołębi, 2 zostały i jakoś tam latają. Rozumiem. To co na razie, zostawimy tak kolegę tutaj w gołębniku, a pójdziemy na zewnątrz pokazać, bo troszeczkę przestało wiać, jak wyglądają z zewnątrz te gołębniki. Tak jak nadmieniłem, wieje strasznie, ale pokażemy z zewnątrz kolegom gołębniki. Wprawdzie wiatr nam na pewno będzie przeszkadzał, ale chociaż tyle, co możemy tak na szybko pokazać. Także dzisiaj dziękujemy koledze Sebastianowi i następnym razem też go w czasie lotu już odwiedzimy. Do zobaczenia.